Oczywiście kanał 365 na piłce, jesteśmy po spotkaniu Krakowi z Koroną Kielce, wynik 2-0 wygrywa Krakowia. Nie ukrywam, że nagrywam ten podcast, właśnie próbuję nagrać go drugi raz, bo za pierwszym razem, kiedy była wrzawa i feta na trybunach, kibice świętowali swoim piłkarzami, nie sposób było cokolwiek powiedzieć, żeby móc się usłyszeć. Taka wielka radość. Słuchajcie, drugi mecz rzędu Krakowi wygrana na identycznym z wynikiem 2-0, natomiast przed tygodniem oczywiście Zabrzu wygrana z Górnikiem. Ten mecz był zdecydowanie, muszę powiedzieć tak, nie był może lepszy w wykonaniu Krakowi niż tydzień temu, natomiast wszystkie takie znaki zapytania pod tytułem, czy no, mówiąc kolokwialnie, pytanie grająca Korona pokaże tutaj swoje warunki gry i będzie stanowiła problem dla Krakowi. No, na pewno Krakowi takie sytuacje wyglądały dość na lepszą, to znaczy dobrze się odnajdowała w małej grze, wymienność pozycji, wymienność piłek na małej przestrzeni tam spowodowało w tym, że piłkarze Jacka Zielińskiego potrafili sobie wykreować przewagę. Po prostu źle ustawiona drużyna Korony Kielce, ja to tak definiuję, zwłaszcza w obronie, powodowała to, że Krakowia nie miała też wielkich problemów z dostaniem się z futbolówką pod bramkę rywali. Kreowali sobie sytuację, natomiast ciężko tak naprawdę było o jakąś stuprocentową. Kilkukrotnie za niepolakalnego próbowali się na prawie pomocnicze, czy to Florian Roszaj, czy to chyba Rasmussen, ostatecznie strzelec bramki numer 2, który ustalił wynik meczu w doliczonym czasie gry. Natomiast podobały mu się też przerzuty, bardzo szybkie z jednej na drugą stronę, czy do Kamila Peski, czy do bardzo ofensywnie i dobrze grającego Taraka Kabace. Oczywiście nie zawsze Kamil Peska, kapitan Krakowi grał źle, absolutnie, bardzo dobry występ w jego wykonaniu. Dwójka ofensywnych pomocników młodzieżowców, czyli oczywiście Myszor, Rakoczy, taka wizytówka prowadzona przez Krakowie drużyna Jacka Zielińskiego też wyglądała fenomenalnie. Natomiast pozycja napastnika Patryk Machów, piłkarz, który bramki nie strzelił, ale był bardzo aktywny, kreował, stwarzał pozycję dla rywali, miał bardzo trudne zdanie przeciwko twardo grającym, mówiąc delikatnie, obrońcom Korony. Korona bez zwycięstwa, Korona bez bramki nie rozczarowała, bo Krakowie rzeczywiście dysponowana fenomenalnie i ciężko tak naprawdę było ugodzić podopiecznych Jacka Zielińskiego. To tyle ode mnie, dzięki za uwagę. Jak widzicie, za mną stawiam Krakowi, rewelacyjnie się ten mecz oglądało, chociaż na marginesie początek to jakieś prawdziwe anomalia pogodowe. Udostępniłem parę fotek i filmów na moim Twitterze, do którego Was serdecznie zapraszam. Natomiast Wam nie pozostaje nic innego, jak przycisnąć magiczny czerwony guzik o nazwie subskrybuj, polajkować materiał. Zachęcam do innych moich podcastów. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.